takie durnowate wypowiedzi ich szefów są, bo to się obraca przeciwko nim. Natomiast się pytam, dlaczego władze polskie nie ma? Czemu ciągle jest głębokie milczenie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Czemu milczy się? No jest takie powiedzenie, że na pochyłe drzewo każda koza wyjdzie. Niestety nie chcę tego wątku rozwijać, bo jeszcze ktoś się powie w kampanię wyborczą, ale to, co robi obecnie Radek Sikorski, to moim zdaniem woła o pomstę do nieba. I to jest człowiek, który po prostu położył na łopatki polską politykę wschodnią. Koniec, kropka, więcej nie dodam. Pytanie pana z góry. Proszę, ja chciałbym poruszyć temat beatyfikacji Władysława Szeptyckiego. Mam takie pytanie w związku z tym, notabene dotyczy to człowieka, który doskonale znał język polski, a jednak po Polakach i o Polsce zawsze pisał z małej litery. Czy podjął ksiądz próbę albo jakąś interwencję u polskich władz kościelnych w sprawie owej beatyfikacji? I drugie pytanie dotyczy beatyfikacji księży pomordowanych na Kresach Wschodnich, o księży obrządku rzymskokatolickiego. Czy to nie jest tak, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce boi się zaognienia relacji z Kościołem grekokatolickim? Jeszcze może takie, co jeszcze może powiedzieć na sam koniec. W moim mieście w Słupsku organizowane jest zawsze wspólne święto Jordanu z Kościołem rzymskokatolickim i grekokatolickim. To może taki być przykład pojednania między Polakami i Ukraińcami. Dziękuję bardzo. Może zacznę od tego trzeciego. Jeżeli są takie przykłady, to trzeba te obiema rękami to popierać, bo na tym polega tradycja Jagiellonów i Kresów, że te narodowości były obok siebie, wspólne świętowanie, mówiło się święta polskie, ruskie, bo są dwa różne kalendarze, popieranie się, wspólne ostatnio tam w Lublinie ku czci Symona Petlury, to był sojusznik Józefa Piłsudskiego. Naprawdę mamy wielu wspólnych bohaterów. Między Polakami.